Jestem dziś na strzelnicy, a to znak, że będzie to wideo o karabinku pneumatycznym. Bardzo ciekawym karabinku, dlatego bardzo serdecznie Was na ten film zapraszam. Bohaterem tego filmu będzie karabinek Gamo Arrow, karabinek Precharged Pneumatics, czyli PCP. Będę Wam o nim opowiadał strzelając z niego, dlatego że ja już ten karabinek znam. On już się pojawiał w naszych filmach, ale doszedłem do wniosku, że warto zrobić o nim osobny materiał. No to zaczynam strzelać i powiem Wam, dlaczego ten karabinek jest naprawdę taki ciekawy. No a jeżeli chcecie oglądać najlepsze materiały wideo z branży outdoorowej, to pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować nasz kanał na YouTube, no i nacisnąć dzwoneczek. Jak widzicie, mam tutaj pudełko ze śrutem Diabola w kalibrze 4,5 mm, bo właśnie takim śrutem strzela Gamo Arrow. Mamy tutaj magazynek, który mieści aż 10 sztuk takiego śrutu. Zdejmę najpierw jednak jedną rękawiczkę, co prawda są to Mechanixy Precision Pro, ale będzie mi wygodniej ładować bez rękawiczki. Ładując magazynek, przypomnę Wam, czym są wiatrówki PCP. Otóż wiatrówki PCP to są takie wiatrówki, które wyposażone są w specjalny kartusz, w którym znajduje się sprężone powietrze i dzięki któremu możecie wystrzeliwać śrut. Oczywiście ten kartusz trzeba sprężonym powietrzem naładować. Na naszym kanale znajdziecie informacje, jak dokładnie to zrobić, jakie są sposoby ładowania kartusza wiatrówek Precharged Pneumatics. Śrut mam już załadowany do magazynka, montuję magazynek w wiatrówce. Jak zauważyliście, nie mam zamocowanego na tej wiatrówce celownika optycznego. Ja go później zamontuję, żebyście mogli zobaczyć, jak to urządzenie, ta wiatrówka wygląda z takim celownikiem, ale na początku warto zwrócić uwagę, że w tym karabinku takiego celownika nie musicie mieć, ponieważ producent wyposażył go w mechaniczne przyrządy celownicze. Mamy tu zatem w pełni regulowaną szczerbinkę, a także muszkę. Oczywiście i na szczerbinkę, i na muszkę zostały naniesione światłowody po to, żeby przyspieszyć i ułatwić sam proces celowania. No to co, oddaję pierwszy strzał i już Wam dalej opowiadam o tym karabinku. Jak widzicie, karabinek jest bezodrzutowy. Taka jest cecha karabinków PCP, ponieważ mamy tutaj, tak jak wspomniałem na początku, sprężone powietrze, nie ma więc żadnej sprężyny, która będzie powodowała ruch wiatrówki do przodu, do tyłu, bądź też na boki. Mamy tutaj stalową, gwintowaną lufę, która zakończona jest tłumikiem Whisper Fusion. Wiatrówka dzięki temu jest dość cicha. Za bezpieczeństwo odpowiada blokada spustu, której język znajduje się tuż przed językiem spustowym. Bardzo mi się podoba ta rączka przeładowania, jest naprawdę rewelacyjna, ergonomiczna i bardzo wygodna. Okay. Oczywiście na lufie znajdują się wspomniane mechaniczne przyrządy celownicze, ale mamy tutaj również szynę w standardzie 11 mm do zamocowania montażu celownika optycznego, który dla Was w tej chwili na tą wiatrówkę założę.
Celownik mam już zamontowany. To jest celownik 4-12x44, również z firmy Gamo, podobnie jak wiatrówka, który ma pierścień paralaksy znajdujący się na obiektywie. Ten celownik nie znajduje się w komplecie. Ja go zamontowałem, żeby zobaczyć, jak ta wiatrówka strzela na dalsze dystanse i bardziej precyzyjnie. Ale moim zdaniem to jest bardzo duża zaleta, że ten karabinek PCP, i to jest generalnie rzadkość wśród karabinków PCP, ma zamontowane mechaniczne przyrządy celnicze, o których już Wam wcześniej mówiłem, a więc na początku swojej przygody z tym karabinkiem wcale montować celownika optycznego nie musicie. Wybrałem do montażu tego celownika montaż niski. Jest tutaj szczerbinka, która jest dosyć wysoka, no ale nie wchodzi ona w obraz tego celownika, więc jej w ogóle nie widać. Nie wymaga ona zatem demontażu przy zamocowaniu tego typu celownika, nawet z dość dużym obiektywem, bo tak jak powiedziałem, ma on 44 mm średnicy. No to co, strzelamy z tego karabinka z zamocowanym celownikiem optycznym, a ja zaraz opowiem Wam o osadzie i kolbie. Kilka słów o osadzie. Osada Gamo Arrow wykonana jest z polimeru. Mamy tutaj antypoślizgowe ryflowanie zrobione zarówno na chwycie przednim, jak i na chwycie pistoletowym. W ogóle cała ta część tutaj, kolba plus chwyt pistoletowy, mi się bardzo podoba. Wygląda bardzo nowocześnie i nadaje ciekawego charakteru temu karabinkowi. O rączce przeładowania już wspominałem, jestem nią całkowicie zachwycony. Przejdę na moment do kolby. Kolba wyposażona jest w poduszkę policzkową, tu również jest antypoślizgowe ryflowanie. Poduszka policzkowa jest typu ambi, a więc z tego karabinka mogą strzelać osoby zarówno prawo, jak i leworęczne. Kolba zakończona jest miękką, gumowaną stopką, która powinna absorbować odrzut, no ale w tym karabinku tego odrzutu po prostu nie ma. No dobrze, kilka słów podsumowania. Oczywiście już wiem, co powiecie, albo jaki napiszecie komentarz pod tym filmem, że Bartek zawsze mówi o tym, że on jest zachwycony i uwielbia karabinki sprężynowe i wcale zdania na ten temat nie zmieniam. Ale ten karabinek Gamo Arrow bardzo mi się podoba z kilku powodów. Przede wszystkim jest niedrogi. Jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę ze strzelaniem z karabinka PCP, to jest to idealne rozwiązanie, ponieważ jest on w cenie naprawdę przyzwoitej, ale wcale nie najlepszej wiatrówki sprężynowej, więc naprawdę warto się nim zainteresować. Oczywiście strzelanie z wiatrówki sprężynowej, a z wiatrówki PCP jest zróżnicowane. Na inne rzeczy trochę się zwraca uwagę. Ten karabinek, jak wszystkie karabinki PCP, jest praktycznie bezodrzutowy, dlatego pozwala strzelać już dużo bardziej precyzyjnie. Pozwala również zamocować celowniki o dużo większym przybliżeniu. Tutaj jest celownik optyczny z 12-krotnym przybliżeniem, ale możecie śmiało do tego typu wiatrówki PCP założyć celownik o dużo większej krotności przybliżenia. Ale zostawmy na bok na chwilę celownik. To, co naprawdę jest super w tym karabinku, to właśnie to, że ma on zamocowane mechaniczne przyrządy celownicze, o których mówiłem, co, powtórzę jeszcze raz, wcale nie jest takie pewne w większości karabinków PCP. Dlatego możecie już strzelać z tego karabinka bez celownika, nie musicie w niego od razu inwestować. Kolejna rzecz, która na mnie wywarła dość duże wrażenie, to jest to, że ten karabinek jest naprawdę lekki. I jeszcze do tego wszystkiego kompaktowy. Dlatego bardzo fajnie sprawdzi się również dla młodych, początkujących strzelców, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę właśnie od strzelania z karabinka Precharged Pneumatics. No i jeszcze to, że wygląda bardzo fajnie, ma bardzo nowoczesny wygląd, no i ta rączka przeładowania, która na mnie robi bardzo fajne wrażenie. Czy dla mnie ma jakieś wady? Moim zdaniem wielkich wad nie ma. Czy mnie przekonuje do strzelania z karabinków PCP? Powiem tak, jeżeli miałbym rozpocząć swoją przygodę z karabinkami PCP, w tej chwili to właśnie od Gamo Arrow. Bo jest to bardzo fajna alternatywa dla karabinków sprężynowych, a do tego naprawdę jest to bardzo
ciekawy karabinek, z którego już można precyzyjnie postrzelać nawet na dość spore odległości. No i napiszcie w komentarzach, czy karabinek Gamo Arrow Wam się podoba i czy z tym karabinkiem rozpoczęlibyście swoją przygodę z karabinkami PCP, czyli Pre-Charged Pneumatics.